Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spytaj o sprzęt. Jako że trwa sezon ogórkowy, a za chwilę pojawią się nowe procesory Intela, to chciałbym ten czas wykorzystać na Wasze pytania i moje odpowiedzi. Czas start. Pytanie numer 1. Karol Bożek. Kiedy Switch OLED będzie znowu dostępny? Karolu, nie mam pojęcia. Musisz o to pytać w sklepie bądź w sklepach. Ale skoro pytasz o Switcha, no to powiem Ci w ten sposób. Ja nigdy nie byłem fanem Nintendo i nie dziwię się, że tak Nintendo jest oceniane przez wiele osób. To znaczy, problem polega na tym, tak z mojej perspektywy, że mając lat 30 i w tym momencie, nie podróżując już tak często, nie mając tyle czasu co kiedyś, nie wyobrażam sobie dokoptowania kolejnego urządzenia gamingowego. Oprócz peceta, konsoli, telefonu, mam mieć jeszcze Nintendo? No, przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem osób, które faktycznie są w stanie pograć coś tam na Nintendo i faktycznie wykorzystać ten sprzęt. No, ale może są takie osoby. No oczywiście, że są. Adrian Wojciński. Czy przy tak dużych cenach kart graficznych lepiej kupić konsolę nowej generacji? Oczywiście, że tak. Ja sam jestem użytkownikiem Xboxa Series X, o czym wielokrotnie mówiłem na tym kanale, jak i na swoich mediach społecznościowych. Uważam w ogóle, że wybór Xboxa w cenie powyżej 2000 zł jest takim złotym środkiem, jeśli chodzi o gaming. Oczywiście to jest oferta dla osób, które głównie siedzą w gamingu, a wiadomo, że komputery w obecnych czasach nabierają troszeczkę innego kształtu. Wydaje mi się, że gdzieś o tym wspominałem. Stają się maszynami renderującymi, miejscami pracy, takiej naprawdę, naprawdę zawodowej. I myślę, że jeżeli ktoś faktycznie jest po tej stronie gamingu, no to w tym momencie konsola wydaje się być tym najodpowiedniejszym środkiem, która nie tylko zapewni fajne doznania, ale także nie kosztuje kroci. Grzegorz Kozłowski. Mam i9 9900KF i grafę RTX 3080 Ti. Duża różnica będzie, jeśli przesiądę się na 12 generację bądź 11, chodzi o wydajność w grach, etc. Dużo osób mnie się pyta, czy warto wymienić procesor X na procesor Y i jaki zysk da mu taka przesiadka. To zależy, jak zwykle to powiem, od tego, w co gracie, w jakiej rozdzielczości, czego oczekujecie od nowego procka i wtedy faktycznie po odpowiedzi na te pytania jesteśmy w stanie, czy ja jestem w stanie doradzić Wam, czy taka podmianka ma sens. W przypadku RTX 3080 Ti, monitora 1440p o wysokiej częstotliwości odświeżania, w grach, które bazują na wydajności procesora, jestem w stanie powiedzieć, tak, faktycznie taka wymiana będzie miała sens. Oczywiście, biorąc pod uwagę zakup całej platformy, musisz liczyć się z naprawdę sporym wydatkiem. Nie wiemy jeszcze, ile będzie kosztowała 12 generacja, ale podejrzewam, że nie będzie wcale tańsza od 11 generacji. A co za tym idzie, ta sprzedaż i9 i całej platformy plus wymiana na Z690 z zakupem na przykład innej i9 12 generacji, no to będzie spory wydatek, a przyrost wydajności, umówmy się, raczej nie wykroczy ponad 30%. To tak już mówiąc w przybliżeniu, jak to będzie wyglądało, także trzeba się nad tym mocno pochylić i faktycznie odpowiedzieć sobie, czy taki przyrost wydajności będzie Cię zadowalał w tych takich newralgicznych przypadkach, no bo jednak nie każda gra tak będzie mocno bazowała na wydajności nowego procka. Adrian Stanisławski. Jak uważasz, czy nadchodzące procesory Intela 12 generacji będą bardziej wydajniejsze w porównaniu do poprzedniej generacji ze względu na przejście na 10 nanometrów oraz podział rdzeni na mocniejsze i słabsze? Czyli na E-Cores i P-Cores, czy inaczej rdzenie P i rdzenie E. No, pytanie dosyć, że tak powiem, proste w odpowiedzi. No oczywiście muszą zaprezentować wyższą wydajność, po co Intel miałby prezentować procesory o słabszych osiągach lub tych samych. No nie miałoby to raczej sensu, no chyba, że byłoby to jakieś perpetuum mobile, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, tak już mówiąc pół żartem, pół serio. Ale jeśli chodzi o wydajność, na pewno ona będzie wyższa. Kwestia jest jak zwykle cyferek i tego, ile procesory będą kosztować. Bo to, że procesory będą wydajniejsze, to jest jedno, ale jaką zaprezentują wyższą wydajność w grach, w programach użytkowych, z kolei jak to się przełoży na pobór mocy. W przypadku
tej nowej generacji procesorów Intela, Alder Lake'ów, mamy naprawdę całe mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, włączając w to działanie platformy z różnymi pamięciami, no i tak dalej, właśnie też między innymi funkcjonowanie pod systemem operacyjnym Windows 10 i Windows 11, czy faktycznie te wykorzystanie rdzeni P będzie tak mocno, czy rdzeni PIE będzie tak mocno widoczne, lepsze w Windowsie 11. No i to tyle, a wszystko oczywiście zamknie się ceną, bo ta cena będzie tak naprawdę tym wyznacznikiem tego, czy te procesory osiągną sukces rynkowy. Piotr Leśniewski. Jaka jest bezpieczna temperatura, z jaką może pracować procesor na dłuższą metę? Jakiej wartości wolałbyś nie przekraczać przy OC CPU? No ten stopień tak naprawdę bezpieczeństwa wyznacza producent danego procesora, bądź samo oprogramowanie płyty głównej, które zostało wcześniej oczywiście wprowadzone przez inżynierów danego producenta. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no osobiście nie przekraczałbym, niezależnie od jednostki, czy jest to AMD, czy jest to Intel. Mówię oczywiście o tych nowszych rozwiązaniach, nowszych procesorach, bo w przypadku starych, na przykład Phenomu, wygląda to trochę inaczej. Ten stopień bezpieczeństwa jest ustalony na chyba 80 stopniach, czy 75, jak się nie mylę. Musiałbym do tego wrócić, ale jeśli chodzi o nowe platformy, to w przypadku Intela i AMD nie zalecałbym przekraczania 85, maksymalnie 90 stopni. Czasem jest to bardzo trudne do osiągnięcia, szczególnie na procesorach z tak zwanym glutem. Tam trzeba się posiłkować różnymi ustawieniami, bądź nawet delidem, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o procesory już lutowane, no to faktycznie w tym maksymalnym stopniu, nawet za VX2, nie przekraczałbym poziomu 90 stopni Celsjusza na dłuższą metę, oczywiście przy takim długotrwałym użytkowaniu. Andrzej Damian Klepacz. Jeśli Blaku pokazał żonie, jak zbudować komputer i nie tak dawno temu był materiał szkoleniowy z Kingą, to czy pani Lipton też będzie na kanale Tech Lipton budować komputer? Krótko, nie będzie, szanuję jej decyzję, nie chcę pokazywać się na moim kanale i to tyle. Jeremi Suchecki, jakiego kepsa preferujesz na cienkim cieście? Ale słuchaj, to może zaboleć wiele osób, jak powiem, że z kurczakiem, a nie z baraniną, bo ten z baraniną to jest taki oczywiście oryginalny, wyszukany, a podejrzewam, że większość z Was i tak jest z kurakiem, albo ewentualnie jakieś opcje wegetariańskie i wegańskie, jak ostatnio jadłem z Kingą. No i oczywiście sos czosnkowy. Nie żaden mieszany, nie żaden ostry, tylko czosnkowy. Ja jestem wielbicielem sosu czosnkowego i tyle na ten temat. Paweł Januszek, co tam z tymi Intelami? Kiedy nam coś powiesz, bo z pewnością już coś wiesz. Mój drogi, nic nie wiem. Nie mam pojęcia, jak te procesory wyglądają nawet fizycznie, bo jeszcze ich nie dostałem. Nie wiem też, jak wypada ich wydajność, ale z pewnością, kiedy przyjdzie na to pora, to może ruszy znowu bazarek, kto wie, jakieś targowisko. No, będzie na pewno ciekawie przed premierą. Krzysztof Stefanowicz. Wiadomo, jak z tą łatką do Windowsa 11 w sprawie procesorów AMD? No, z tego co wiem, ostatnia łatka Microsoftu jeszcze mocniej napsuła krwi użytkownikom AMD i mocniej wpłynęła na działanie pamięci cache L3, czyli te czasy dostępu są jeszcze gorsze. Ale mam dla Was dobre informacje, dla osób, które nie śledzą może newsów z działu hardware, że już 19 października AMD dostarczy pierwszą łatkę do sterowników, która poprawi funkcjonowanie pod Windowsem 11 rdzeni, czy zarządzania rdzeniami w formie CPPC. Oczywiście chodzi tutaj o przydzielanie tych najmocniejszych rdzeni do różnych bardziej obciążających zadań. Z kolei sama łatka Microsoftu, która ma poprawić już funkcjonowanie procesorów, głównie ich pamięci cache L3, dostępna będzie od 21 października i mam tutaj dla Was niespodziankę. Ja będę chciał to przetestować, pokazać, jak to funkcjonuje i czy faktycznie sprawa jest załatwiona i jeszcze przed samą premierą Alder Lake'ów AMD będzie miało odpowiednie wyniki pod Windowsem 11 ze swoimi prockami. Kuba Bober, czym zastąpić śrubkę do dysku M2? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo wiecie co, ja nie pamiętam, kiedy używałem śrubek do dysków M2. Dlaczego? Bo zazwyczaj mam płytę z radiatorem i ten radiator tak naprawdę powoduje, że ten dysk po przykręceniu radiatora nie rusza się w slocie. W związku z tym praktycznie nie używam w ogóle śrubek. No, ktoś powie, że jest to takie troszeczkę warsztatowe działanie, ale u mnie działa,
dysk jeszcze nigdy nie wypadł, nawet podczas transportu, przenoszenia. Oczywiście mówię tutaj o składaniu komputerów dla siebie, tak? Nie mówię tutaj o montażu dla klientów, ale jeżeli faktycznie składasz dla siebie, to ja nie widzę problemów, żeby w ogóle tego dysku nie przykręcać. No tak po prostu mam, tak się nauczyłem i tak tego używam. No chyba, że nie masz radiatora. Patryk Jarosławski, czy planujesz dać trochę noktuły na kanale? Co jak co, ale fajnie byłoby je u Ciebie zobaczyć. Wiesz co? Tak nie śledzę chłodzeń noktuły newsów z racji wprowadzenia kolejnych produktów. No, rzuciła mi się w oczy ta konstrukcja w pełni pasywna, ale potem nastała cisza. Być może wraz z premierą LGA 1700 będzie okazja prześledzić rynek chłodzeń, zobaczyć jak producenci poradzili sobie z tym, jak faktycznie na przykład na tych Intelach nowych wygląda sprawowanie się różnych chłodzeń. Cóż, jeżeli będziecie chcieli taki test, to nie ukrywam, że jest szansa na to, aby prześledzić jeszcze rynek chłodzeń i zrobić coś fajnego. Szymon Szczepanik. Lipton, czy jest sens dalej ulepszać komputer na platformie X58 na LGA 1366 i co myślisz o inwestycji w taki komputer? Bo obecnie mam płytę Asusa P6X58DE Premium i nie wiem, czy jest sens wymieniać procesor na i7990X, kiedy mam i7970. Słuchaj, no oczywiście jeśli chodzi o platformę X58, to wsparcie dla procesorów jest dosyć szerokie dla soketu 1366 po stronie Xeonów, bo tych Xeonów tanich na AliExpress w okolicach stówki jest cała masa, X5650 na przykład, no teraz masz przed sobą całą listę i z tych procesorów możesz wybierać. Z tego co czytałem, bez problemu ta płyta obsłuży te Xeony i także będziesz mógł je podkręcić do zegara 4,2 GHz. Także jak najbardziej można się w to bawić i przyrost wydajności będzie widoczny nawet na RX-ie 580. Robert Sosna. Kiedy test jakiejś starszej karty? Proponuję R9290. Mam do dziś i daję radę, wspiera DX12 i dzięki czemu wszystko uruchomi. Ja powiem Wam, że bardzo dobrze oceniłem na start R9290 podczas premierowego materiału, może inaczej, artykułu, bo wtedy jeszcze nie miałem kanału, tych Lipton nawet nie nagrywałem jeszcze na starym kanale, ale faktycznie tam poza kulturą pracy ta karta wypadała bardzo dobrze względem konkurencji i dawała sobie radę pod wieloma aspektami. No, poza tą kulturą pracy układów referencyjnych, na układy niereferencyjne musieliśmy trochę poczekać, a poza tym one były stosunkowo drogie względem referentów. Ale co do konkretów. Ja mam w swoich zasobach w sumie kilka starszych kart, głównie niestety GTX-y dla niektórych, no bo tutaj pytasz się o AMD, mam GTX-y, 760 i 770, więc jeśli wyrazicie chęć, to mogę je przetestować, pokazać i faktycznie wrócić do tej starej serii Powrót do przeszłości, gdzie pokazuje wydajność różnych kart ze sobą, toczę te pojedynki, może będzie okazja także kiedyś przetestować R9290. Młynek. Czy jest sens kupować GTX-a 1650, czy lepiej dopłacić do jakiejś lepszej grafiki? No, kupowanie 1650 za około 1500 zł uważam za no, nie na miejscu czynność, natomiast czy coś lepszego dostaniesz w niewiele wyższych pieniądzach? Uważam, że nie. Możesz powertować rynek kart używanych, ale powiem Ci, że teraz jest taka sytuacja, że tak naprawdę to wszystko się nam wymieszało, podobnie jak na rynku aut, że czasem i te starsze modele kosztują krocie. Ale nie kupowałbym 1650, jeżeli nie jesteś strasznie napalony na zakup karty. Może jakaś promocja fajna wejdzie, na przykład na 1660 i Ty ją dorwiesz. No Cutie Celestial. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Gdybyś miał iść w ciemno, to wybrałbyś połączenie Intela 12 Gen z RTX-em, czy obecnie najnowsze AMD plus AMD? Wiesz co, to jest chyba takie podchwytliwe pytanie, które ma zdradzić, jak wygląda wydajność, a także jak wyglądają ceny 12 generacji Intela Alder Lake. Nie mam bladego pojęcia, jak już mówiłem nieraz w tym materiale. Natomiast na ten moment pod kątem wyboru procesora nie ma to tak dla mnie dużego znaczenia jak kiedyś. Oczywiście tutaj biorę pod uwagę ten tryb gamingowo-programowy i faktycznie w niektórych zastosowaniach być może Intel 12 generacji wypadnie znacząco lepiej od AMD, ale co do tego to jeszcze się okaże. Z kolei jeśli chodzi o kartę, dla mnie wybór jednak RTX-a z racji ray tracingu. W niektórych zastosowaniach, w niektórych grach, także pod kątem pracy. I też wsparcia CUDA, to na pewno, na przykład w renderze, w Adobe. No i tyle tak naprawdę. No. Nie pytasz o ceny, nie pytasz o szczegóły, więc tak Ci odpowiadam. Wemu, jest sens czekać na DDR5, czy kupować teraz DDR4? No, ale to się wiąże z wymianą całej platformy, więc jeśli chcesz czekać, to musisz wiedzieć, że
kupisz nową i to drogą płytę główną pod te DDR5, a poza tym także i nowy procesor. Więc no, to jest dobre pytanie. Jaracz, pytanie do SOS. Wydaje mi się, że faworyzujesz Intela. Czy może jest to spowodowane czymś innym niż osobistymi preferencjami? No, kolego. Sam użytkuję komputer na platformie AMD Threadripper 3970X. I dziwne byłoby to, że osoba, która preferuje Intela, siedzi na komputerze AMD. Już jakaś lampka powinna pojawić się w Twojej głowie, zapalić. Z kolei, jeśli chodzi o Intela, to cały czas używałem platformy testowej dla kart graficznych, a w testach niekiedy u mnie wygrywa AMD, w innym przypadku Intel i tak to się jakoś zamienia miejscami, więc sam nie widzę tego faworyzowania. Być może w tym teście porównawczym procesorów do 1000 zł czy 1200 zł popełniłem małą gafę i w związku z tym no, AMD delikatnie przegrało to porównanie, głównie pod kątem ceny, bo tam właśnie była mowa o cenie, ale sam osobiście nigdy jakby to powiedzieć, nigdy celowo nie faworyzowałem danej jednostki, bo nie miałem oczywiście ku temu powodów. I tyle. Zenon Bu. Jaką płytę i RAM warto dobrać do Ryzena 5 5600G? Nie musi to być specjalnie wyszukany MOBAS. Ja z powodzeniem używałem tego procesora na chipsecie B450, więc da się to zrobić. Oczywiście trzeba poszukać, jakie płyty wspierają montaż tej jednostki, bo nie każda płyta na B450 jest w stanie udźwignąć Ryzena 5 5600G. Widziałem, że ktoś tam się ostatnio żalił, że kupił Maxa od MSI-a i ten nie ma wsparcia dla tego procka. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że płyta musi mieć port HDMI albo DisplayPort, no bo w innym wypadku ciężko będzie podłączyć komputer z Ryzenem 5 5600G. Oczywiście, jeśli nie posiadacie dedykowanej karty graficznej poza zintegrowanym układem graficznym, RAM jak najwyższy. 3800 CL14, dobre moduły BDI Samsunga i jedziemy z koksem. Trzeba cisnąć jak najmocniej pamięć przy integrze Ryzena 5 5600G. I na Zenonie kończymy. To było ostatnie pytanie. Także dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale SOS. Zacierajcie rączki, bo już niedługo cała masa bardzo ciekawych odcinków zarówno na kanale TechLipton, jak i X.com zbliża się do nas wielkimi krokami premiera procesorów i sami zobaczycie, że będzie o czym mówić. Do zobaczenia. Mówi Lipton. Pa, pa.